Cześć, witajcie w środowym odcinku programu cyklicznego. Nie tracąc zbyt wiele czasu, przechodzimy do pierwszej wiadomości. Już tylko kilka dni dzieli nas od rozpoczęcia rywalizacji w tegorocznej edycji Pucharu Świata w kolarstwie górskim. Na początek zaczniemy od wyścigów w Afryce Południowej. Czekają na nas emocje zarówno te w downhillu, jak i w cross country. No i jeśli jesteśmy już przy cross country, które nam jest tak troszeczkę bliższe, to warto sobie wymienić tych zawodników, którzy tam pojadą z Polski. A wbrew pozorom będzie to trochę większa grupa niż by się wydawało, bo oprócz takich pewniaków, czyli Maji Włoszczowskiej i Bartka Wawaka, wystąpi także w kategorii U23 mężczyzn Mateusz Nieboraz z ekipy JBG2, a także w elicie kobiet pojedzie tym razem Paula Gorycka. Wyścigi oczywiście jak zawsze będzie można oglądać na Red Bull TV. No i nie pozostaje nam nic, jak poczekać i cieszyć się tymi emocjami, bo początek sezonu może być dosyć niespodziewany i te zawody może tak naprawdę wygrać każdy, dlatego że następna edycja jest dopiero w maju. No i zawodnicy mogą tak na 100% jeszcze nie mieć swojej dyspozycji takiej na sezon przygotowanej. Druga wiadomość to jest dosyć głośna sprawa, która teraz dzieje się w Wielkiej Brytanii. Otóż Komisja Parlamentu Brytyjskiego stwierdziła, że Team Sky co prawda nie łamał przepisów WADA, ale wykorzystywał środki dopuszczone do leczenia. Nie po to, żeby leczyć, ale żeby poprawiać swoje wyniki sportowe. Dotyczy ta sprawa głównie tych czasów, w których tam Bradley Wiggins królował na wyścigach etapowych, a także na Igrzyskach Olimpijskich, bo to chodzi tam o rok 2012. No i zobaczymy, kto się potoczy, ale mocno szemrana sprawa. Wracamy do naszego kraju i znowu dzięki naszym informatorom mamy taką dosyć głośną wiadomość, bo wczoraj na zarządzie PZKOL-u organizator Mistrzostw Polski, który deklarował się na organizowanie Mistrzostw Polski w cross country, zrezygnował z tego organizowania. No i póki co mamy wakat na miejscu organizatora Mistrzostw Polski cross country, więc niekoniecznie one się muszą odbyć w Warszawie. Oczywiście też jeszcze może być tak, że ten organizator jednak wróci do organizacji i te mistrzostwa po prostu będą w Warszawie i tak naprawdę nie będzie a propos tego żadnej sprawy. No ale póki co nieoficjalnie nie ma organizatora Mistrzostw Polski w cross country. No i kolejny raz mamy za sobą trzy wiadomości. Mam nadzieję, że newsy były dla Was ciekawe i przydatne. A kolejny odcinek programu cyklicznego, oczywiście w piątek i już teraz Was na niego zapraszam. A tymczasem do zobaczenia, na razie, cześć!